Jest i Mariano. Jest i Mariano. Ja muszę wam powiedzieć, co my tu będziemy zaraz robić. Na pewno będziemy robić coś, czego wcześniej nie robiliśmy. A myślę, że warto wznieść się ponad te takie rzeczy, po których stąpamy na co dzień. Więc myślę, że to będzie bardzo ciekawy wywiad i ciekawy materiał. Halo, halo, siameczko. Cześć, Justa. Idzie tu wjechać, no, czy nie? Tak, tak, w ogóle no problemu. Dobra, no, dobra, no to wszystko, to zaraz wchodzimy. Marek Kosa też do mnie biegł. No, tam. Nie wiem, kto biegł, ja tylko słyszałam. Jak się obudziłam, to widziałam Pawcia. Ja Justynę wyprzedziłem pod Moskiem. Wyszedłem na prostą, przeleciałem przez prostą, wpadłem w dużą patelnię. Więc już patrzyłem na Sławiniaka i widziałem czerwoną flagę. Pamiętam ten moment, tak, wybuchu i lotu, i że potem było tak, że nie wiem, miałam, jak było ciemno i że jakby dwie osoby ze sobą rozmawiały i że jakby takie głosy typu, to co, zabieramy ją czy co? I jakiś głos, że nie, zostawmy ją, bo ona jeszcze ma coś do zrobienia na tej ziemi. I to, co się później wydarzyło, wyłączymy na chwilę. Szkoła muzyczna. Jestem ogólnie 10 lat po szkole muzycznej. Tak, łączyłam dwie szkoły naraz. Powiedzmy, że zwykłą szkołę plus popołudniami szkołę muzyczną. Skończyłam szkołę pierwszego stopnia, drugiego stopnia. Plany były bardzo ambitne muzyczne, bo miałam zdawać do Akademii Muzycznej w Krakowie bądź w Katowicach, bo akurat tam uczyli najlepsi profesorowie w Polsce od oboju, no bo ja ogólnie moim głównym instrumentem był obój. Bardzo często nieznany z wyglądu, jak się mówi obój, to wszyscy, o co to jest? Kojarzą to, że to jest instrument dęty, ale często mylą to albo z fagotem, albo z puzonem. Natomiast obój jest podobny do klarnetu, czyli czarny instrument. Bardzo często kojarzony dźwięk, ja też jak komuś porównuję, co to jest obój, to mówię taka kobza, jak ludzie zaklinali węże i wszyscy, a dobra, już wiem. No a potem już plany były, że pójdę do Berlina, do Filharmonii Berlińskiej i tam będę grała. Oczywiście to były marzenia trochę małej dziewczynki. Ale wiadomo, marzenia są po to, żeby je spełniać, więc taki był plan. No ale czasami życie nam pisze inny scenariusz, tak jak teraz w tym przypadku. No i u mnie było tak, że zaczęły się problemy troszeczkę zdrowotne. Niby nieduże, bo okazało się, jakby z perspektywy czasu widzę, że to było przeciążenie nerwu. I tak jak na oboju, jak się gra, to kąciki ust powinny być skierowane bardzo mocno do środka. No to u mnie było tak, że w pewnym momencie prawy kącik cały czas się rozjeżdżał jakby do ucha. I tego nie było widać, na przykład nie wiem, jak jadłam, piłam, mówiłam, natomiast jak grałam, no to nie byłam w stanie za dużo grać. No i w tym samym momencie niestety, ale moje perspektywy na Akademię Muzyczną legły w gruzach. No i w tym momencie poszłam na kurs masażu w Warszawie. No i moja mama mówi, o to tam widziałam takie ogłoszenie, że tam było studium medycyny sportu na tam kierunek technik masażysta. No i jak zrobiłam kurs masażu, potem poszłam do studium na kierunek technik masażysta, no to robiłam studium weekendowo, bo to było weekendowe. W międzyczasie pracowałam w Akademii Tańca jako recepcjonistka, ale też poznałam mnóstwo bardzo fajnych ludzi. I stwierdziłam, to pójdę na fizjoterapię. Dostałam się na fizjoterapię na Warszawski Uniwersytet Medyczny. No i tak stałam się rehabilitantką.
Ogólnie tam jest mięsień, który jest napięty, jak się dotyka, ale ból nie jest z napiętego mięśnia, tylko ból jest strasznie dziwny. Nazywam się Kamil Sobiewski, jestem fizjoterapeutą. Pracuję głównie z pacjentami ortopedycznymi. No i zdecydowanie tak, no, lubię to, co robię i dłużej pracuję, bardziej się w tym upewniam. No bo generalnie głównie to, co jest ekstra w tej pracy, no to, że po prostu widać progres u pacjentów, nie? I tak samo jak tutaj z Justyną pracujemy, no to też widzimy się tam co tydzień, no i ten progres jest zauważalny. Ja też tak jak słyszę, jak tu koledzy są i koleżanki wcześniej u Justyny, mówią mi, że no, tam dzisiaj gorszy dzień, bo tam ja przyjeżdżam i się okazuje, że ten gorszy dzień, no to był, ale tam ni widu, ni słychu po nim. No to podstawił chodzik, no i mówi, dobrze, to zrób tam ileś przysiadów. Ja tam bodajże chyba powiedział 3. Też zaczynałam od jazdy na ulicy. To ja się bałam tej ulicy. Bałam się samochodów, tym bardziej, że w sumie no 7 lat temu pochowałam chłopaka, który zginął na motocyklu na ulicy. I no ja tej ulicy się piekielnie bałam. No i potem było tak, że Paweł chciał, żebym jeździła po torach. I jak pojechaliśmy na pierwszy tor, znaczy w sumie to przez rok woził mi motocykl na każdy tor, wystawiał ten motocykl z busa i ja mówiłam, że dobrze, to może wsiądę. I nie wsiadałam, więc potem pakował grzecznie motocykl do busa i zabierał go do domu. No bo ja się wstydziłam. Wstydziłam się, że a co inni powiedzą? Czyli rzeczywiście to ego cały czas. Oczywiście, tak. Co inni powiedzą, albo będą gadali, że laska nie radzi sobie na tym motocyklu. No bo ja też chciałam od razu super, ekstra. No wiadomo, że nie da się. No jeśli się czegoś nie robiło, no to nie da się od razu jeździć super. I takim powiedzmy, że boom przełomowym dla mnie było to, jak zobaczyłam, byliśmy na torze w Lublinie. I zobaczyłam dziewczynę, która przyjechała, wtedy jeździła na Triumfie, na Daytonie, Lolka. Jak ja zobaczyłam, jak jeździ z chłopakami i ja mówię, Jezu, jak pięknie. I w ogóle, Jezu, jak ona jest sklejona z tym motocyklem, wręcz ona tańczy z tym motocyklem. I ja mówię, też tak chcę. Na samym początku jeździłam trochę tak, no nie ukrywajmy, ale dla zdjęć, żeby to ładnie wyglądało. Trochę też leczyłam sobie swoje kompleksy kobiety, która no, niestety, ale nie wierzyła w siebie. No wiadomo, fajnie wygląda dziewczyna na ścigaczu i to jeszcze jak nie jakąś właśnie małą pojemnością, tylko to musi być taki dorosły motocykl. Więc jeździłam na GSX-R 750. Był to ciężki motocykl. Wielokrotnie na przykład koledzy, jak mi, nie wiem, gdzieś tam stawiali, pomagali ten motocykl postawić, przestawić, czy Paweł, no to mówili, że to jest bardzo ciężki motocykl i jak ja w ogóle na tym jeżdżę. Ja oczywiście uważam, że nie, jest w ogóle super, ekstra. No bo właśnie chociażby na tym motocyklu, tak? Leczymy sobie to ego, nie wiem, super motocyklem i sobie myślimy, o, teraz jestem fajna, bo nie wiem, bo jeżdżę litrem. No a nagle pojawi się dziewczyna, która też jeździ litrem i jeszcze jeździ dużo lepiej. No i co? I nagle wszyscy spojrzą, o kurde, ta laska jest fajna. No i my co? Zostajemy znowu. No dobra, no to muszę coś znowu nowego zrobić, żeby podbudować to swoje ego. I to jest taka niekończąca się opowieść. Tak, oczywiście. Dokładnie. Więc najpierw musimy popracować tu. I potem tak naprawdę wszystko, co robimy, czy to nawet właśnie wsiadamy na motocykl, to wsiadamy już zupełnie z innym podejściem. Potem dopiero zrozumiałam i tego też mnie nauczył mój Paweł, trochę zmuszając mnie do jazdy na pitbajkach, jak tą pozycją powinnam pracować. Że inna jest pozycja, kiedy wchodzę w zakręt, a inna pozycja jest, kiedy ja wychodzę z tego zakrętu. A też dzięki temu dużo bardziej czuję ten motocykl. No i tak naprawdę to właśnie jazda na pitbajkach bardzo dużo mi dała. Natomiast wracając do mojego ego, no to w momencie, kiedy faktycznie wtedy zgruzowałam tego giksa i jeszcze koledzy zaczęli mi mówić i Paweł, to może mała pojemność, no to moje ego zostało zdeptane. Moja głowa mówiła, no tak, kobieta to najlepiej na małą pojemność, bo sobie z dużym motocyklem nie poradzi, tak? Ale w końcu już mówię, dobra, niech będzie ta mała pojemność, przestaną mi gadać. Ma być bezpiecznie przede wszystkim, tak? I jeżeli widzę, że ktoś małą pojemnością w grupie A na Poznaniu, tak? Bo to jest, musimy też to rozróżnić, grupa A nie jest grupą tylko dla litrów. To jest grupa zaawansowana, grupa zawodnicza, gdzie Justyna jest zawodnikiem.
gdzie Justyna kręci czasy na poziomie czołówki mistrzostw Polski, więc w innej grupie po prostu no nie pojeździ, tak? Jeżeli widzę, że ktoś ogarnia, że ktoś jedzie szybko, technicznie, sprawnie, w tych najciaśniejszych sekcjach na Poznaniu nigdy nie wyprzedzam, tak? Ja sam jeżdżę tysiącem, więc wiem doskonale, jak to wygląda. Ja kogoś wyprzedzę tuż przed zakrętem, tak? I muszę hamować. Mała pojemność tego nie robi po prostu. Mała pojemność tam musi przewieźć prędkość przez zakręt. Przejechałam się na 400, stwierdziłam, że to wcale nie jest taki wolny motocykl. I że no dobra, rok pojeżdżę na tej 400 i potem znowu zmienię naszej setkę albo na coś więcej. Tak. No ale tak mi się spodobał ten motocykl, że faktycznie było tak, jak chłopaki powiedzieli, że on idealnie pasuje do charakteru mojej jazdy. Bo ja nie lubię dużych prędkości i mocnego hamowania, tylko ja lubię bardzo dużą prędkość w zakręcie. A no to daje nam mała pojemność, tym bardziej na dużych torach, że tam tą prędkość się szanuje i tam jest największa prędkość, no nie ukrywajmy, ale w zakręcie. Jeśli chodzi o to, czy wiesz, czy jakby miałam w planach jakieś tam zawody, czy nie. Dużo bardziej mi sprawiało frajdę to, że sobie pojadę na przykład na ten Poznań. Tam pojeżdżę, spotkam się ze znajomymi, będziemy mieli fajną atmosferę i podczas jazd, i też to, że miałam w tym roku na przykład kilka takich sesji, że jeździłam z chłopakami, którzy jak ja zaczynałam i jeździłam w grupie D, to oni jeździli w grupie B, a potem oni przez długi czas jeździli w grupie A i ja w końcu tą małą pojemnością udało mi się tak naprawdę tą moją ciężką pracą dostać do tej grupy A, jeżdżąc bez problemu, tak naprawdę bardzo bezpiecznie, przewidywalnie, i to, że na przykład chłopaki na litrach albo na 600-kach wyprzedzali mnie na przykład na prostej, ale potem widzieli, że ja w tej ciasnej sekcji ich doganiam i potrafili w pewnym momencie odpuścić gaz i pokazać mi ręką jedź. I potem jak zjeżdżaliśmy, to oni mi przybijali piątkę i mówili: Justa, kurde, jakie tempo. Jak ty jeździłaś po tej ciasnej sekcji, to mi po prostu wielkie oczy, pełne gacie i że w ogóle tak się nie da jeździć, a ty po prostu jedziesz i to tak pięknie wygląda, że wow. Tylko ta czerwona flaga i był taki impuls, nie? Wierzyłem, że w tym miejscu mogły się stać dwie rzeczy. Albo ta, która się stała, albo że właśnie ktoś nie utrzymał ciśnienia, tak, zszedł jej pod łokieć i na dużej patelni po prostu gdzieś tam ją zdjął. No ale nie spodziewałem się, że to będzie aż tak. Ostatni zakręt na prostą startował, szybki prawy i jakoś strasznie mnie wypluło mnie na piach, ale utrzymałam motocykl, jakby nie przewróciłam się, wróciłam bezpiecznie na nitkę toru, jeszcze specjalnie tak naprawdę wróciłam na tą nitkę toru i troszeczkę się dosunęłam jakby do krawędzi, żeby jak coś, no to nikomu nie zajechać drogi. No i jechałam cały czas tą prostą, startową, skupiając się na tym, kiedy tak naprawdę będzie ta tak zwana hopka na Poznaniu, tak. A gdzie już będę musiała się przygotować do redukcji. No i nagle poczułam, jakby mi bomba wybuchła pod tyłkiem. Jedyne, co mogłem w tym momencie zrobić, tak, to zostawić motocykl. Dopuścili mnie do niej tam, wiesz, z racji tego, że tam bardzo często jesteśmy. Wyleciałam w powietrze. No tak jest standardowo, tak, jak się coś dzieje, to mam takie uczucie zwolnionego tempa. No i moje myśli, że co zrobiłam nie tak, no bo z reguły było tak, że ja szukałam winy w sobie, tak, że coś ja zrobiłam nie tak. Potem sobie pomyślałam, nagle miałam dużo czasu do myślenia, że a może mi silnik wybuchł? A mówię, ale nie, to jak silnik wybucha, to ludzi nie wystrzeliwuje w powietrze. Tak. Więc w momencie, kiedy wiesz, kiedy już na tyle była świadoma, żeby w ogóle coś tam powiedzieć, tak, o swoich odczuciach, nie? Jak powiedziała, że nie czuje nóg, tak, no to
nogi pode mną się ugięły, nie, wtedy. I się ocknęłam. Ocknęłam się, zobaczyłam wtedy Pawła przed sobą, bardzo dużo ludzi ogólnie biegających, pytających mnie, co się dzieje. No i trochę takie moje przerażenie, że nie czuję nóg. Leżała na brzuchu. Był jeszcze moment, że chciała się podnieść na rękach, nie? Że chciała się dźwignąć. Tak, było już mnóstwo ratowników dookoła, karetka, cała obsługa, wiesz, i jak ona powiedziała, że nie czuje nóg, tak, i chciała się unieść na rękach, chciała wstać, to od razu ją, wiesz, przycisnęli z powrotem do ziemi, nie pozwolili jej. No i potem tak naprawdę mam taki trochę pociachany ten dzień, bo na przykład momentu przewiezienia mnie z toru do ambulatorium na Poznaniu, gdzie jest kawałek, tak, nie pamiętam. Pamiętam to, jak leżałam w ambulatorium już, nie leżałam w karetce, tylko właśnie w pomieszczeniu i badali mi czucie na nogach. Potem pamiętam, znowu nie pamiętam, jak mnie przenosili do karetki. Pamiętam wyjazd z toru. Potem pamiętam, że przyjechałam do pierwszego szpitala. W pierwszym szpitalu badania, tak, no i już później właśnie do drugiego szpitala, już na operację. Bez owijania w bawełnę neurochirurg powiedział mi, co będą robić, co się może nie udać, jakie mogą być konsekwencje, czym to się może skończyć, tak? Czyli tutaj nie było tak, że nie masz jak gdyby żadnej informacji, tak? Tylko po prostu biorą Justynę, wiozą na operację, tak? I ty nie wiesz, co się dzieje. I zaczyna się proces. Zaczyna się proces, tak? A ty siedzisz i po prostu tam tryby aż się grzeją, nie? Natomiast tutaj właściwie wiedziałem od samego początku, co będzie robione, jak będzie robione i co się może nie udać, tak? Bo tam były na tyle mocne uszkodzenia kręgów, kanałów rdzeniowych, że dużo rzeczy mogło się nie udać. Około 7 godzin. To była pierwsza operacja. Później jeszcze miała operację usunięcia kości ogonowej. Kość ogonowa też była złamana, przemieszczona, więc przez pierwszy tydzień leżała w ogóle. Ani jej nie pionizowali w żaden sposób. Nie mogli tego zrobić, bo było podejrzenie, że w momencie, kiedy ją nawet posadzą na łóżku, to ta kość ogonowa przebije jelito, tak? Pierwsze nasze spotkanie, ja od razu właściwie po operacji, jak ją tylko wybudzili, przewieźli na salę, od razu mnie wpuścili do niej, to była, nie wiem, trzecia, czwarta w nocy. Pamiętam, że Justyna mówiła, że jest jej cholernie zimno, nie? Że jest jej piekielnie zimno, pomimo tego, że to był początek września, to był 5 września, z 5 na 6 ją operowali. Wyjątkowo były upały, nie? Bo to było tam okolice 30 stopni. Mam świadomość, co się stało, tak? Nie ruszam jedną nogą, co znaczy, że potrzebuję rehabilitacji neurologicznej, która jest bardzo kosztowna, ogólnie każda rehabilitacja jest bardzo kosztowna, więc no, Paweł rzucił temat zrzutki. Jak Justyna właśnie była operowana, ja sobie zdawałem sprawę z tego, że będą ogromne środki potrzebne na rehabilitację, wiesz, no też miałem świadomość, że ja będę musiał jakoś swoje życie przeorganizować, tak? Całą naszą rzeczywistość, wiesz, w ogóle musimy zmienić, więc będą ogromne środki potrzebne. Pierwsza myśl, wiesz, ja lubię być, lubię sobie sam ze wszystkim radzić, tak? Wiesz, dopiero kiedy tak naprawdę już stoję pod ścianą, dopiero wtedy proszę o pomoc. Więc w pierwszej kolejności powystawiałem motocykle. To, co potrzebowałem do pracy, to zostało, tak? Czyli moje motocykle, na których pracuję. Natomiast motocykle, które były jak gdyby takie dla mnie, po prostu, wiesz, żeby dla samego siebie pojeździć i tak dalej, od razu wystawiłem na sprzedaż, tak? Także jak Justyna była operowana, ja od razu zrobiłem post, że sprzedam, tak, tam kilka motocykli, tam jakieś kombinezony, tego typu rzeczy. Ale właśnie w tym momencie, jak ja to wystawiłem, dużo ludzi do mnie napisało, żebym zrobił zrzutkę.
Wiesz, gdzie ja też tak do tej zrzutki, no wiadomo, wiesz, no jak jest, masz Facebooka, siedzisz, przeglądasz, tak, i co chwila ta zrzutka, no to tak, okej, no ta zrzutka, no pewnie pomaga ludziom i tak dalej, nie, ale mówię, może też przez to, że ja staram się zawsze sam sobie poradzić, tak, no ale okej, dobra, mówię, robimy tą zrzutkę, nie. No i nagle jak mi Paweł przychodzi i mówi malutka... Wspierających 4576 osób. Udostępnień 9095. Ja leżałam i płakałam w tym szpitalu. I nie płakałam ze względu na to, w jakim jestem stanie, tylko tak naprawdę ze szczęścia. I z tego, że no, mam tak cudownych ludzi dookoła. Co byś im powiedziała? Może dziękuję. Nie ma słów, które by wyraziły moją wdzięczność, serio. Bo słowo dziękuję jest czymś takim, wydaje się takie trywialne, tak? Dziękuję. Ale, no ale nic innego nie przychodzi mi do głowy. To jest ogromna wdzięczność i no mówię, słowo dziękuję to jest w ogóle, nie wiem, no dla mnie to jest coś, że jak mówię to dziękuję, to jest mi trochę głupio, bo to jest takie coś małego, gdzie ja dostałam po prostu jedno wielkie serce miłości. Za wszystko, za to, że jesteście. Dzięki temu syna ma szansę wrócić do, może nie tyle, oczywiście życzę jej tego, ale nie tyle sprawności sprzed, ale do takiego stanu, że będzie w pełni samodzielna i sprawna. Nie wiem, beznadziejnie. I normalnie bym pewnie już wpadała w panikę, że Boże, gorzej czuję nogi i tak dalej, Jezus Maria. A nie, a tak to jest takie, no dobra, no gorzej czuję, no, spoko, no mam świadomość, że nie wiem, obudzę i będzie wszystko okej. Okay. Wstanę na nogi i będę chodziła i potem jest takie, no nie, jestem, no wstaniesz na te nogi, ale to nie będzie tak, że wstaniesz i pójdziesz. Tak. Tylko jak się coś ruszy, no to długa praca, żeby odbudować tkankę mięśniową. Jak zobaczyłam film z mojego wypadku, to doceniłam to, że żyję. Widząc, że tak naprawdę wypadek był w moich odczuciach bardzo tragiczny i to, że żadne narządy wewnętrzne nie pękły i tak dalej, bo gdyby tak się stało, no to mnie by tutaj nie było. Jak na przykład przewozili mnie do szpitala, to miałam właśnie takie flashbacki i pamiętam coś, co chyba mi utkwi do końca mojego życia w głowie, że pamiętam ten moment tak wybuchu i lotu i że potem było tak, że nie wiem, miałam, jak było ciemno i że jakby dwie osoby ze sobą rozmawiały i że jakby takie głosy typu to co, zabieramy ją czy co? I jakiś głos, że nie, zostawmy ją, bo ona jeszcze ma coś do zrobienia na tej ziemi. No a po operacji, po wybudzeniu, no, została mi jedna noga, z czego się bardzo cieszę, że mam jedną nogę sprawną w 100%. No a druga, tylko niektóre mięśnie zostały, a większość jest wyłączona. Jak na razie jest w uśpieniu.
Chciałbym jeszcze wrócić do momentu wypadku. Wiem, że macie film. Tak. Z tego filmu można dużo wywnioskować, ponieważ to były trzy kamery. Tak. Możesz opisać ten film, co tam na nim jest? Wiem, że po jakimś czasie pewnie udostępnicie. Tak. Mamy nadzieję, że InToRight TV będzie pierwsze, które będzie mogło to opublikować. Na pewno. Natomiast opowiedz, co jest na tym filmie. No ogólnie po wypadku długo nie chciałam oglądać tego filmu, no bo cała sytuacja, tak, to w jakim jestem stanie, jakby trochę się bałam tego filmu. Bałam się widzieć, bałam się tego, że wrócą mi jakieś tam flashbacki i to jak właśnie pamiętam, że w szpitalu nie mogłam spać, budziłam się z krzykiem, miałam sny właśnie takie, że ktoś we mnie wjeżdża, ja w kogoś wjeżdżam. W sumie to w szpitalu się dowiedziałam, co się dokładnie stało. No ale po jakimś tam czasie Paweł powiedział, że oglądał te filmy, no i nie było w tym żadnej mojej winy. No bo ogólnie ja też miałam takie poczucie, że no może ja jakoś zawiniłam. Tym bardziej, że dochodziły mnie różne słuchy, tak? Jedni mówili, że nie było w tym żadnej mojej winy, inni mówili, że ja komuś zajechałam drogę. No i w końcu powiedziałam do Pawła, że okej, chyba jestem gotowa, żeby obejrzeć ten film. To chyba było, nie wiem, 2 miesiące po wypadku, że powiedziałam, ok, mogę obejrzeć ten film. No i faktycznie na tym filmie widać, że wyjechałam na piach, wychodząc na prostą, wyjechałam na piach, ale wróciłam bezpiecznie na nitkę toru, nie zajeżdżając nikomu drogi. I jechałam prostą startową, jakby nie zmieniając toru jazdy. Ja cały czas prosto, zostawiając tak naprawdę miejsce i z prawej strony, i trochę z lewej strony, jeśli ktoś by bardzo chciał mnie wyprzedzić między mną a końcem asfaltu, nie wiem, może były 2 metry, więc jeśli ktoś by chciał tam mnie wyprzedzić, no to myślę, że może jakoś by się zmieścił. I mniej więcej na wysokości boksu 19 wjechał we mnie centralnie inny motocyklista. Ja jeździłam na 400, ten motocyklista jeździł na litrze. Nie wiem, jaki to był motocykl, czy to Yamaha, czy to BMW. Chyba to nie jest istotne. Tak. Istotne jest to, że na tym filmie widać, że ten człowiek w ogóle nie zareagował, żeby mnie ominąć. Tylko wjechał we mnie centralnie. Z nagrań też widać, że on się cały czas patrzył na laptimer. Nie wiem, czy na laptimer, czy na zegary, ale ogólnie nie patrzył przed siebie. Okej, czas jest ważny. Czas jest ważny, tak, bo to jest jak gdyby odnośnik i wskaźnik naszego progresu, ale nie za wszelką cenę, a cena jest wysoka. Długo się zastanawiałam, czy będę chciała dalej jakby iść w kierunku sprawy sądowej, ale stwierdziłam, że tak, bo to też pokaże, że na to, że również ponosimy konsekwencje swoich czynów. Dlatego stwierdziłam, że chciałabym to doprowadzić jakby do takiego clue, żeby też pokazać, że musimy brać odpowiedzialność za swoje czyny i za swoje myślenie, które jest bardzo ważne na torze. Tym bardziej mając takie narzędzia, a nie inne. Dokładnie. To zawsze mój Paweł mi powtarzał, że motocykl to jest taki troszeczkę skalpel. Może ogolić, a może poderżnąć gardło. Dokładnie tak.